przepis na rekordowy żurek jest w ogóle. Ja bym dzisiaj na kaca opierdolił 10 tysięcy i tu żurku. Kurwa, wieje się w nas coś. No, delikatną lipę odjebałem. Kurwa, masz. Harmonogram prac był bardzo napięty, zważywszy na to, że wyjazd miał być dzisiaj o 8 rano, mamy, złapię ostrość, 19:47, no i opóźnienie głównie wynika z tego, że cały czas tym autem coś było robione. Nie, czekamy na telewizję przecież teraz. Części prac już też dlatego nie pokazywaliśmy, bo po prostu nie było na to czasu. Było dużo nerwów. Znaczącej części nie pokazaliśmy. Tak, było dużo nerwów, było dużo stresu. Coś się tam zdarzyło, że nie pasowało, musieliśmy szukać innych części. Nie było tematu. Oho, nie! Daleko byś się nie zajął. O nie! Grzesiek, czemu, co ty zrobiłeś? Ale no finalnie się udało, nie wszystko się udało dokończyć. Nie zamontowaliśmy na przykład osłony pod silnik, no nad czym troszeczkę ubolewam, bo miska jest dosyć nisko, więc no mam nadzieję, że Albania się okaże w miarę łaskawa, jak chodzi o jakieś kamieniste wyboje. Snorkel jest zamontowany, ale chłodzi, jest podpięty. Także no nie wszystko, co chcieliśmy zrobić, zostało zrobione, ale no ważne jest to, że auto jeździ. Samu jaj! Ile zapłaciliście? Cały budżet. 15? 15 plus śmieci z garażu, w sensie zawieszenie to jest stare z naszej rajdówki. No. I snorkel stary z naszej rajdówki i lodówka wyjęta z patrola. No to grubo, no to takie przeciwieństwo, bo u was cały budżet na auto, u nas 3800, a znacząca część w ogóle w usprawnienie tego auta. Nic, zupełnie. U nas wszystko w części. Tylko tyle, co widzę sobie śmieci z garażu. Dwa różne podejścia do zbudowania samochodu, albo gotowiec, albo... Zaleźliśmy założenia, że kupujemy japońską terenówkę, bo japońskim terenówkom ufamy. I że kupimy coś w takim budżecie, żeby nie trzeba było dużo naprawiać, żeby było już gotowe w miarę, znaczy taki po prostu, to jest cywilny samuraj, to mało się zmieniło, no. Ale taka cywilna terenówka się najmniej psuje. Are you sure about that? To nie ma tutaj. Oli, to weź gdzie to... Nie. Nie działa. Udało się. W końcu wyjechaliśmy z Krakowa. Przed nami cała noc jazdy i kilka tankowań po drodze. A to ulubiona część podróży Szymona. A zaczyna się ulubiony fragment Szymona, czyli... Liczenie spalania w aucie. Nie? Zajebiście. Fan. Ile przejechaliśmy, ale chyba z 80 km. Ty wiesz, co ci w porcie tam stoi teraz? Jaki silnik? 5.7. Dobrze, no to ile ten? Ile to kilometrów? A nie zrobiliśmy zdjęcia? Aż 700 było chyba. 710, wydaje mi się, że z 80 km mogliśmy zrobić. No to specjalista do spraw spalaniowych, jaki wynik obstawiasz? 10. 10? W sensie, że 10 zatankujesz. I litrów? Tak. No to powiem, wydaje mi się, że to może być optymistyczny wynik. Myślisz, że więcej? No kurde, wiesz, napędy, my... No myślę, że my tu odgrywamy rolę. Ja daję 14. 14? Tak, no. Ja to dużo tego. Strasznie. No dawaj masz. 11,5. Ile? 11,5. No to mam nadzieję, że będzie oszukiwać ten dystrybutor. 11. Pół już minęło. 12. Nie doceniłem go chyba. 13. Ojo! 14, to ja też. Wow! 106. No to 19. Do sklepu opon, czyli tak naprawdę tam, gdzie tankowaliśmy. No to 19,45. No to więcej przejechaliśmy, to ja myślałem, że my 80 km zrobiliśmy. No czyli 100 km. No powiedzmy, że 100 km i 19 litrów na wyszło. Zrobiliśmy jeszcze, wiesz, tam do Skawiny, do ciebie, to powiedzmy, że zrobiliśmy ze 120. Gdzie jesteśmy? Jesteśmy w Serbii, znaczy w Jugosławii, tak? Nie wiem. Nie wiem, jak to jest. Nie zależy, jak tu jakieś te rozbiory były kiedyś, to tyle wiesz w historii. Ale dokładnie jak to było, to nie wiem. Długi
długie i strome podjazdy w Serbii nie przypadły do gustu Subaru, z którego dymiło się i było czuć zapach spalonego oleju. Forester domagał się od nas przerwy, dlatego postanowiliśmy się zatrzymać i sprawdzić stan poziomu oleju. Gdzie masz odmet w silniku? Jak to wygląda odma? A nie wiem, nie znam się. Też nie. Ja jestem teoretykiem. Co? Którędy rzyga? Nie wiem, czy z odmy w dole od i go przepala, bo zobacz sobie, że nawet kac się dymi, nie? Bo olej jak się pali wydechu, to ma wyższą temperaturę spalania niż jakby się, wiesz, no możesz zapomnieć się świecić wydech, nie? Po prostu on przepala olej, nie? Albo nawet go nie dopala do końca i on się jara wydechu. Olej jest ponad stan, nie? No właśnie, ale to daje, nie wiem, no ale stąd też może się brać przepalanie, a to też niedobrze dla katalizatora. To można oddać na skup, Serbi też kupują. No może póki go jeszcze nie wyżygało, to też. Serbi no, też kupują, co, wytniemy go tu i co zrobimy? Puszkę się no na opaski. Pojedziemy na głośny. To jest Subaru, tak? No robimy. Może za dużo tego oleju było i wywala, dlatego. Jak to zalewa olej? Ja. To drugi dzień road tripa. Dzień zaczynamy od przepakowania trochę samochodu. Jest parę gratów, które trzeba wrzucić w górę, żebyśmy się w ogóle zmieścili. I sprawdzimy pewnie olej. No i pojedziemy dalej. Nie powinno być tutaj żadnych problemów z odpaleniem, jak do Terenwizji, co może było teraz słychać. Plan na dziś: dojechać do TET, więc już na pewno zameldujemy się z Albanii. No i chyba tyle. Także co? Pakujemy się. Szybkie jakieś śniadanie i jedziemy w drogę. Z przyjemnością pokonywaliśmy kolejne kilometry, mając dookoła siebie tak niesamowite widoki. Ale to, co zobaczyliśmy podczas kolejnego już tankowania, no musicie to zobaczyć. Wypatrzone, że jest jakiś rekord Guinnessa, idziemy zobaczyć, o co chodzi. Szymon, o co chodzi? Światowe targi książki kulinarnej, Wrocław 2006. Rekord świata Guinnessa, 10 tysięcy litrów w żurku. Ale przepis na rekordowy żurek jest w ogóle. Ale dlaczego coś kurwa z jakichś targów we Wrocławiu jest tutaj? Boczek 240 kilo, kiełbasa 480, marchew 400... 40 litrów magii. Kurde no! Tu nasi what? Zrobili? Nie, tu pan. Tamten pan gotował podobno. 10 tysięcy litrów żurku w tym? No. Mam ochotę na żurek. Okej, okay, ja bym dzisiaj na kaca opierdolił 10 tysięcy litrów żurku. Patryk w ostatnim momencie stwierdził, że zmienimy trasę, bo u nas reduktor, odpinanie, zapinanie go raczej jest zręczne. Kurwa, odpal go, przekręć zapłon, zobacz czy się zapiął. Kurwa, wieje się w nas coś. A ogólnie na jedynce zwykle nie pojedziecie? Nie, próbowaliśmy tam ruszyć się, cofnęliśmy trochę, próbowaliśmy ruszyć i okay, lipa. Bo, dalej, bo ogólnie na górze asfalt się zaczyna już. Aha, a bo, to daleko bardzo, czy...? Nie, bo to jest jakby normalna droga do domu i tam dalej jest normalnie droga. Po co terenówki, jak można golfem piątej generacji? Przygotowywanie dieslu. Auta, 1.9 TDI. Co się dzieje? Ktoś mi spuka pod spodem, nie wiem czy nie uwalił, czy mi nie strzeliła łapa reduktora. O kurwa. Poduszka mi jeba, wiesz? Pod czym? Pod skrzynią? Pod reduktorem i mi reduktor wstaje. To jakby złapał, podskoczył, złapał trakcję i tak, i wiesz, tam jest łapa, jest na belce, a tu jest podłoga. I ta łapa wstaje i uderza w podłogę jakby, wiesz, gumę ścięło. Ale myślę, że jest tak zrobione, że do Polski dojedzie. Trzymamy cię za słowo. Bardziej ufam, jak zobaczyłem jakoś tej gumy w ten pas, nie? I cyk! W drogę! Urwana łapa poduszki reduktora to był dopiero początek problemów z samurajem. Szybko okazało się, że nie domaga również układ zapłonowy. Co prawda myśleliśmy, że to kwestia zatankowanego paliwa, dlatego zatrzymaliśmy się na drobne regulacje gaźnika. O, może być. Nie, mało. Dobra. Dla mnie najbardziej niepokojące było, że on zaczął strzelać. Nie wiem, czy to tylko kwestia stania. No właśnie, a nie zapłonął, jest jakby przelany, tak? No, bo na czarno kopci. Tak? Dobra, nic nie wymyślimy. Jedziemy, no. Jakoś to będzie.
ponad 26 godzinach dotarliśmy do Albanii. Szczęśliwi, że zostało nam jedynie nagrać podsumowanie dnia do chłopaków na kanał i dojechać do hotelu, by odpocząć przed dalszą jazdą w terenie. Pewnie zastanawiacie się, co teraz mogło pójść nie tak. Wpakowaliśmy się w ścisłe centrum Szkodry. To tak chyba nie miało być. Ej, może do Pauliny zadzwonił, co? Przejdę miałeś? Tak, tak. O, to właśnie szukam. Sorry? You can't pass here. You're wrong. Ah, because okay. We have a hotel here and... Yes, but you can't cross here. Okay. It's one way. Aha, it's one way. Okay. Czyli to jest po prostu jednokierunkowo, ale jeździć można, tak? No kurwa, tak. Zapałem tu piwko, drineczki, wszystko jest. No, delikatną lipę odjebałem. Ty, ale nie wiem, gdzie ten nasz hotel w ogóle. Minęliśmy go, ty. Minęliśmy. To jak tam wjedziemy teraz? Nie co, będziemy zawracać? Tutaj przejedziemy. Kurwa, masz! Yeah, I know, but we have to get out somehow. I can't go back now. Sorry. Ale patrz, oni się nie czepiają, że my tu jedziemy, tylko czepiają się, że jedziemy pod prąd. No. I kurwa. Ja je. O, pani robi. Dobra, mamy tutaj pomocnika. Tutaj wyjadę? Nie wiem, bo musisz. Nie. Ale chodził. A czemu zgadza? Kamień na kamieniu, twardo. No i myślę, że najlepszym tego podsumowaniem jest temperatura amortyzatorów. Nie da się ich do...